żywica na mineralne wylewki samopoziomujące. Przedstawiamy sposób na trwałe zabezpieczenie i jednocześnie estetyczne, jednolite wykończenie posadzki betonowej, pokrytej mineralną wylewką samopoziomującą. Do prac na filmie stosujemy wytrzymały podkład epoksydowy do gładkich podłoży HP Primer oraz dwuskładnikową, wodną dyspersję żywicy epoksydowej Hydropox. Powyższy system charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną, odpowiednią dla średniego i lekkiego ruchu pojazdów i wózków widłowych. Przygotowanie podłoża. W pierwszej kolejności wylaną, suchą wylewkę samopoziomującą należy przeszlifować. Poprzez szlifowanie usuwamy mleczko cementowe, uszarstniamy podłoże. To kluczowy proces, poprzez który możemy zapewnić wieloletnie, doskonałe przyleganie nawierzchni epoksydowych. Następnie powierzchnię należy odpylić. Przed aplikacją gruntu HP Primer podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i stabilne. Gruntowanie. Wylewki samopoziomujące są z reguły gładkie. W związku z tym, dla zapewnienia dobrej przyczepności nawierzchni epoksydowej, posadzkę gruntujemy. Wysoko wytrzymały impregnat HP Primer to dwuskładnikowy grunt epoksydowy, charakteryzujący się doskonałą przyczepnością do zróżnicowanych podłoży. Bezpośrednio przed aplikacją należy połączyć składniki produktu, a następnie całość rozcieńczyć 10% wodą. Rozcieńczenie poprawi przyczepność. Bazę dodajemy do aktywatora i dokładnie mieszamy przez 3 do 5 minut, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Następnie dodajemy około 10% wody i ponownie mieszamy. Po zmieszaniu należy odczekać 5 minut, aby podkład odpowietrzył się. Czas stosowania gruntu po połączeniu obu składników to 1,5 do 2 godzin. Po upływie tego czasu podkład nie nadaje się do użycia, nawet jeżeli da się nim jeszcze malować. W razie potrzeby należy podzielić składniki na kilka porcji, aby zdążyć wykorzystać cały produkt. HP Primer aplikujemy przy użyciu wałka. Dla uzyskania najlepszych efektów sugerujemy nylonowy wałek do farb epoksydowych o długości włosia 14 mm. Aplikacja żywicy epoksydowej Hydropox. Aplikacja Hydropox powinna odbywać się po minimum 16, ale przed upływem 48 godzin po nałożeniu podkładu HP Primer. Hydropox to również produkt dwuskładnikowy. Aktywator należy dodać do bazy i dokładnie wymieszać. Hydropox aplikujemy na zagruntowane podłoże, w związku z tym nie ma konieczności rozcieńczania produktu. Aplikacji dokonujemy za pomocą wałka nylonowego. Czas aplikacji Hydropox po wymieszaniu dwóch składników to 2 godziny. Po tym czasie Hydropox nie nadaje się do użycia, nawet jeżeli da się nim jeszcze malować. Po pomalowaniu pierwszej warstwy przy temperaturze 20 stopni Celsjusza należy odczekać minimum 12 godzin, zanim przystąpimy do aplikacji kolejnej powłoki. Hydropox musi się wstępnie utwardzić. Jednak przerwa pomiędzy aplikacją pierwszej i drugiej warstwy nie może przekroczyć 48 godzin. Po dwóch dobach powłoka staje się bardzo zwarta. Kolejna warstwa może nie przylegać prawidłowo. Aplikacja drugiej warstwy odbywa się analogicznie do pierwszej. Czas schnięcia i użytkowanie. Po 24 godzinach posadzka jest odporna na lekki ruch pieszy. Po 72 godzinach uzyskujemy pełną odporność mechaniczną. Pełną odporność chemiczną uzyskujemy po 7 dniach. Pozostało nam jeszcze pomalowanie linii. Zapraszamy więc do obejrzenia kolejnego filmu. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.